Dzień dobry, witamy ponownie, tu Coco i Chanel. Tak, dzień dobry, przywitały się ładnie nasze papuszki. Tu już mamy klateczkę gotową, wyczyszczoną, założone dno. Tak jak wspomniałam na wcześniejszym filmiku, tu jest szufladka. Tutaj mamy krateczkę założoną, żeby całe te łupinki, drobinki, wszystko spadało na dół. Tam do tej szufladki jest nam łatwiej później sprzątać, ale piasek mamy w osobnym pojemniku położone na tej krateczce. Tak, żeby papuszki miały łatwy dostęp do piasku z mikroelementami, który jest niezbędny do ich zdrowia. Tak, papuszki? Tak, one się tu zastanawiają, bo ja co chwilę otwieram, zamykam, one patrzą, czy coś im włożyłam nowego do klatki albo jakiś smakołyk. Mają tam w gniazdku troszkę marchewki. Tak. Marchewka jest im ulubionym warzywem. Bardzo lubią, nawet nie tak jak ogórka, ale tą łupkę z ogórka. No to mają radochę straszną. Tak, ogóreczek jest pyszny. Strasznie. Uwielbiają melony. Czy białe melony, czy żółte melony. Bardzo lubią jeść. Oczywiście standardowo dajemy mieszankę. Ja sobie tutaj zawsze dosypuję do tej standardowej mieszanki, które kupimy w każdym sklepie zoologicznym, czy też nawet sklepie spożywczym. Dosypuję sobie troszkę krakersików, bo one lubią też sobie chrupnąć z takiego krakersika. Dosypuję troszeczkę płatków owsianych i troszeczkę słonecznika. W łupinkach może być bez, ale w łupinkach myślę, że mają większą radochę, tylko że no, niestety bardziej nam brudzą. To wszystko wsypujemy tutaj do naszego pojemniczka. Usypujemy. Pojemniczki są dwa. Dlaczego dwa? No bo nasze nuśki nie za bardzo się lubią dzielić i jak lubią mieć jedną miseczkę dla siebie, to by się biły, która może wejść, a która nie może. A tak to jest wszystko elegancko. Nikt się nie kłóci. Tak, tu zakładamy blokadki. Nasza klatka ma bardzo wiele drzwiczek do zakładania. Ogólnie nasze papugi zazwyczaj siedzą na górnej żerdzi, na górnym gniazdku, który jest po prostu ich ulubionym miejscem. Tutaj mamy górny patyczek do ścierania dziobka, do ścierania pazurków. Jest to taki specjalny kamyczek kupiony w sklepie zoologicznym. Bardzo lubią też na nim siedzieć. No i standardowe były trzy takie patyczki w klatce, które też umieszczamy. Rozmieszczamy je równo mniej więcej, żeby papuszki mogły sobie tutaj harcować po naszej klatce. O, teraz się Chanel czyści. Tak, a Koko mnie tu zagaduje, wygrzewając się do słonka. Tak, przyjemnie jest, no pięknie. Ale przyjemnie do słonka, prawda? Tak, zobaczcie, one cały czas tutaj coś robią, albo się czyszczą, albo się bawią, albo skaczą, albo się wspinają po klatce. Cały czas się rozglądają i są zainteresowane wszystkim dookoła. Tak, to tam macie ptaszka jakiegoś, wróbelka, elemelka. Tak, peruszki. Zobaczcie, one nawet mają podobne ruchy, jak się do nich mówi. Potrafią w tym samym momencie ruszać głową w tą samą stronę. Tak, Chanel, jesteś zaciekawiona? A troszkę sobie zmierzyłaś tu pióreczka, musisz sobie poprawić. No, żeby była ładna laseczka. No tak. O, Rio, to jest nasza papuga naszyjnikowa. Też słychać ją tam troszeczkę. Tak, zagadujecie wszystkie ptaszki dookoła. O, wy spryciule. No i tak mamy cały dzień po prostu, gdy tylko będzie jakiś ćwierk. Nieważne, czy to jest kolejna papuszka, czy to jest ptaszek, który sobie gdzieś przeleciał. Nasze nierozłączki zaraz tutaj się odezwą i prowadzą dyskusję. Dobrze, kończymy. Tutaj mamy dużo takich różnych blokadek. Zobaczcie, one są trudne do odsunięcia. I tu wkładamy jedzonko. Daję na dolną część, ponieważ nasze papuszki, no one są bardzo ładne, eleganckie, ale elegancko jeść nie potrafią i po prostu te całe łupinki, to wszystko niestety nie ląduje zazwyczaj tam w klatce. Oczywiście w szufladce też coś znajdziemy, ale zazwyczaj jest to na podłodze i dzięki temu, że dajemy na dolnej żerdzi, daję tutaj taką osłonkę i naprawdę jest spokojnie, trzeba co chwilę zamiatać, ta osłonka dużo daje.
jest to taka siateczka, ale jeżeli jest dzień upalny, a nie wiem czy wiecie, papuszki nierozłączki, one muszą mieć wilgoć, one muszą mieć chłód. Jeżeli zostawiam je na polu, biorę sobie taką bawełnianą, tutaj zrobiłam koszulkę, tą bawełnioną koszulkę moczymy w zimnej wodzie, ona sobie paruje, one wtedy mają i chłodek, i tą odpowiedni taki, no, odpowiednie warunki do życia. Tak ćwierkają na całego, non stop, prawie. Jeżeli za bardzo ćwierkają, a na przykład wiem, że chciałabym mieć troszkę spokoju, nakrywam je kocem. Jak są zakryte, myślą, że jest noc, to wtedy siedzą cichusieńko, dopóki nie zostaną odsłonięte. To jest taki mały sekrecik, jeżeli komuś dokuczają, albo na przykład ktoś potrzebuje... O, pijemy wodę. Ktoś potrzebuje chwilę spokoju od tych słodkich śpiewów, no to proponuję zakryć jakąś bawełnianą, ciemną zasłonką czy czymś i one naprawdę wtedy po chwileńce już są cichutkie, układają się do gniazdka i śpią. Tak? Przytulone, razem. Tak. Takie jesteśmy słodziaki. Dobra, zakładamy dalej patyczki. Bierzemy te patyczki standardowo. Jeden patyczek tutaj weźmiemy i włożymy go mniej więcej równiutko, żeby miały łatwo sobie przyjść tu do jedzonka. Zakładamy go tak. No nie wyszło nam równiutko, poprawimy. Może być? Może być. Jeden patyczek już mamy. Drugi damy troszkę wyżej. To jeszcze bym go może przesunęła, tak żeby one mniej więcej się zazębiały. One i tak nie chodzą po tych patyczkach, skaczą sobie tylko troszkę. One zazwyczaj się poruszają po klatce. Tak, miśki? Mówię do nich miśki, a to miśki nie są tylko papugi, ale jakoś tak mi się już przyjęło, że jednak są miśkami dla mnie. Nie wiem czemu. Dobra, mamy patyczki. Jeden tutaj koło miseczki z wodą, drugi koło jedzonka. Piasek najważniejszy i nie założyliśmy jeszcze blokadek, tak żeby one... Toż prawda, ta klatka jest przystosowana do tego, że żadna papuga jej nie otworzy, bo ma tutaj takie druciki, o, zabezpieczenia dodatkowe. Ale kto tam wie, papuszki są podobno bardzo mądre. No i myślę, że jakby tak bardzo coś tam zaczęły. O, widzicie? Spinamy się. Ja tutaj przekręcę troszkę klatkę. No, zobaczcie. Opalala. No. Kuku. Dziobkiem tutaj. Zahacza się. Podciąga. To jest jej dodatkowy narząd spinaczkowy. Tym się porusza. Jest jej łatwiej. Tak. A jęzorkiem pucuje klatkę przy okazji. Proszę, zobaczcie. Tutaj cały czas, o, już koralik ją interesuje. Tak. W następnym filmiku pokażę Wam, jak bardzo łatwo. Jedna już przyszła, no to druga też musi przyjść. Ona nie będzie gorsza wcale. Tak, wszystko muszą robić razem. Jedna, a później za chwilę dochodzi druga. No, ale nie kłócimy się, misie. No i tak. Spinają się, bawią koralikami na huśtawce i do gniazdka kukamy. Tak, mamy coś dobrego? Co dobrego mamy? Olala! No tak, nie ma nic na razie. Zaraz będziemy dawać coś. Przyniosłam Wam taki smakołyk kolejny. Tak, jabłuszko. Nasze nierozłączki uwielbiają jabłuszko. Bardzo. Marcheweczkę. Damy tu jeszcze jedną marcheweczkę, proszę bardzo. Zawsze ją tak troszkę podetnę, nie trzeba im całej marcheweczki. I ulubioną skórkę z ogórka. Proszę bardzo. Ciach! Skarby w gniazdku. Tak. Ale nóżki są już pojedzone, nie wiem czy tu przyjdą. Przyjdą, a jak? Taka uczta się miałaby zmarnować. Proszę bardzo. No tak. Dobrze. Więc tak jak mówię, nasze wyposażenie klatki, no to jest standardowo gniazdko, w którym papuszki najczęściej spędzają czas, one się tam myją, one tam śpią, one tam jedzą, przechowują swoje skarby. Ważny jest taki patyczek typu Pumex do ścierania pazurków, do ścierania dzióbków. Jakieś koraliki, tutaj mamy dzwoneczki też przywieszone. Tak, to wszystko jest ważne. I patyczki. Patyczki i codziennie świeża woda. Jedną mamy w poidełku tutaj.
drugą mamy w miseczce, która pełni rolę poidełka. O, już spadło. Tak, będziemy schodzić na dół po górę. To jest basenik, to jest ich schowek na skarby. Tak, wszystko tam znajdziemy. Wszystko, troszkę jedzonka, troszkę koralików. No i tak jak mówię, bardzo ważny dla papuszek nierozłączek. One muszą mieć piasek, one muszą mieć dostęp do tego piasku. No i tyle, tak wygląda nasza klatka. Jeszcze raz mogę powtórzyć wymiary. O lala, co tam się stało? No tak, kto zgubił coś? No tak, i kto będzie jadł to? Trzeba zejść do klatki na dół. Wymiary naszej klatki to jest 95 cm. Tak, szeroka jest na 35 tutaj, to jest ta wielkość, 35 i 45 tutaj, długość 45 cm. Myślę, że to jest wystarczająco dla nich. Taka klatka jest fajnym miejscem.